Mówi się, że kiedy robimy coś dobrego dla innych, prędzej czy później dobro do nas wróci, ale ze zdwojoną siłą. Czy aby na pewno? Tak często zapominamy o tym, że to my decydujemy, co jest ważne, a co nie. O tym, o czym lub o kim chcemy pamiętać, a kogo i co wyrzucimy ze swojej pamięci. Czy istotne będą dla nas treści, przez które czujemy się jedynie przebodźcowani, czy skupiamy uwagę na rzeczach wyjątkowych i ważnych. Dzisiejszą historię postanowiłam opowiedzieć właśnie z tego względu. Uważam, że jest ona zarówno intrygująca, trudna, może nawet zasmucająca, ale przez to wszystko wyjątkowa. Głównie z tego względu, że pewne wątki czy hipotezy zahaczają o realia lat 80., że pewne wydarzenia mogą, chociaż nie muszą, bo to nie zostało nigdzie potwierdzone ani udowodnione, być świadectwem tego, co groziło nieposłusznemu obywatelowi, który miał swoje przemyślenia, swoje wnioski, kierował się swoją intuicją, może pewną mądrością, ale wszystko to było tak bardzo różne od modelu działania, który próbowała narzucać ówczesna władza. Dzisiaj znacznie częściej się o tym wszystkim mówi, ponieważ jakby nie patrzeć, czasy i władza się zmieniły. Ludzie nie są już tak bardzo zastraszeni, chętniej poruszają tematy trudne i bolesne, związane również z tym, jak wyglądało życie w latach 70. czy 80. Opowiadają, jak w praktyce wyglądał komunizm, na czym polegała cenzura. Człowiek niby był wolny, ale poczucia wolności zupełnie nie miał. Dzisiejszą historię poruszam również z tego względu, że staje się ona coraz bardziej zapomniana. W latach 80., bo to wtedy doszło do tej brutalnej zbrodni, była jedną z najgłośniejszych spraw w Polsce. Dzisiaj natomiast kolejne pokolenia, nawet mieszkańcy kamienicy, w której wydarzyło się to, o czym za chwilę opowiem, nie mają świadomości, że do jakiejkolwiek zbrodni doszło. Nie drążą, nie wnikają, ale może po prostu nie wiedzą, że jest w co wnikać i co drążyć. Dzisiejsza historia będzie jedną z tych, w których mimo kierowania się empatią i mimo robienia czegoś dobrego dla innych, często z narażeniem własnego bezpieczeństwa, dobro ze zdwojoną siłą nie wróciło, a wręcz przeciwnie. Zachęcam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym opowiadam o brutalnym morderstwie lekarki z Częstochowy, pani Krystyny Miłoch-Malec. Tak jak wspomniałam, historia coraz bardziej zapomniana. Zapewne dlatego, że niestety rozwiązanie tej sprawy wydaje się wręcz niemożliwe, a na pewno upływający czas nie działa na jej korzyść. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Częstochowy, do końcówki lat 80., ale może kilka słów o tym, jak wyglądała wtedy Polska. Protesty robotnicze, powstanie i rozwój Związku Zawodowego Solidarność. W 1981 roku wprowadzono stan wojenny skierowany przeciwko zwolennikom i członkom Solidarności. Miało miejsce zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, organizowano kolejne strajki. Dodatkowo rosnąca nieufność obywateli wobec waluty krajowej. I tak aż do 1989 roku, kiedy to rozpoczęła się transformacja systemowa, czyli sukcesywnie wprowadzano zmiany mające na celu stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, z wolnym rynkiem. Czyli wprowadzano wszystko to, co do tej pory wydawało się wręcz nierealne. Były to czasy trudne, również przez stale rosnące ceny, ale w pewnym sensie niosące nadzieję. Historia Krystyny Miłoch-Malec zaczyna się o wiele wcześniej. Przychodzi na świat 11 stycznia 1925 roku we wsi Brzeźnica, kiedy ma 19 lat, czyli w 1944 roku bierze udział w Powstaniu Warszawskim.
pełniąc funkcję sanitariuszki, za co została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Być może z powodu wojny i zadań, które pani Krystyna wykonywała jako sanitariuszka, a może miały na to wpływ inne kwestie. Tak naprawdę nieważne, co było impulsem czy motywacją, ponieważ ostatecznie jako młoda dziewczyna zdecydowała się na rozpoczęcie studiów medycznych. Po kilku latach uzyskała tytuł lekarza i rozpoczęła pracę w zawodzie. Pani Krystyna zatrudniona była na cały etat w przychodni przy ulicy Piotrkowskiej w Częstochowie, gdzie również pełniła funkcję kierowniczą. Poza tym leczyła w szkołach i, podobnie jak inni specjaliści, przyjmowała pacjentów prywatnie. Pacjenci przychodzili do gabinetu, który znajdował się w jej mieszkaniu w jednej z kamienic przy Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, natomiast były to raczej pojedyncze wizyty i to zaufanych, dobrze znanych kobiecie pacjentów, a w skali tygodnia było to nie więcej jak kilka godzin pracy. Poza gabinetem pani Krystyny w mieszkaniu był również gabinet ginekologiczny. W tamtym czasie lekarka wynajmowała jeden z pokoi pewnej specjalistce tej dziedziny medycyny. Oprócz pomocy lekarskiej oferowała i angażowała się w pomoc osobom potrzebującym i prześladowanym przez władzę wojskową w tak trudnym czasie, jakim był stan wojenny. Przez wielu uznawana za osobę empatyczną, energiczną, ale jednocześnie spokojną i skrytą. Była cenioną lekarką chorób wewnętrznych, pomagała mieszkańcom Częstochowy, ale o jej wiedzy i kompetencjach słyszano w całym regionie. Lekarka uchodziła za kobietę elegancką. Świadczyć o tym miały wybierane przez nią stroje, jak również biżuteria. Uznawana była również za osobę majętną, chociaż dużą część majątku stanowiły pamiątki rodzinne. Prywatnie była dwukrotnie zamężna, miała trzy córki. Grudzień 1987 roku, ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Pani Krystyna Miłoch-Malec nie czuje się wtedy najlepiej. Jest na zwolnieniu lekarskim, musi przyjmować zastrzyki, które pomogą jej wrócić do zdrowia. Jednak jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów w swoim, nazwijmy to, domowym gabinecie, to kobieta z tego nie rezygnuje. Nie inaczej jest 21 grudnia, czyli w poniedziałek. Pani Krystyna przyjmuje zgłaszające się do niej osoby w swoim mieszkaniu, podobnie jak pani ginekolog wynajmująca jeden z pokoi. Dzień jak jeden z wielu, bez żadnych zaskoczeń, skomplikowanych przypadków medycznych czy niespodziewanych wydarzeń. Pani ginekolog kończy swój dzień pracy i o 17:15 wychodzi z mieszkania pani Krystyny, wcześniej jednak zamienia z nią kilka zdań. Obie kobiety składają sobie życzenia świąteczne, przecież już w najbliższy czwartek miała być Wigilia. Być może poniedziałek 21 grudnia był ostatnim dniem, w którym pani ginekolog miała zaplanowane wizyty, w związku z czym był to ostatni dzień, w którym złożenie sobie życzeń było możliwe. Tego nie wiem, jednak rozmowa kobiet nie trwała zbyt długo, ponieważ w gabinecie pani Krystyny przebywał wówczas pacjent, a na korytarzu w takiej jakby domowej poczekalni miały przebywać dwie młode osoby, najprawdopodobniej para. Jest wtorek, 22 grudnia. Do Wigilii coraz bliżej. Pani Krystyna nadal musi przyjmować zastrzyki i właśnie w tej sprawie, chwilę przed 16, pod drzwiami jej mieszkania, zjawia się pielęgniarka, pani Maria. Mimo że puka i dzwoni, to drzwi nikt nie otwiera. Była to raczej niestandardowa sytuacja. Co prawda kobieta dbała o swoje bezpieczeństwo, zawsze zamykała główne drzwi, a kiedy przyjmowała pacjentów, to również drzwi do prywatnej części mieszkania, czyli do pokoi znajdujących się po lewej stronie mieszkania, bo po prawej stronie znajdowała się część bardziej dostępna pacjentom, czyli domowy gabinet, zaraz obok kuchnia, a z kuchni przechodziło się do łazienki. Kiedy po dłuższej chwili pani Krystyna nadal nie otwiera, z myślą, że w środku nikogo nie ma i trzeba będzie odejść, pielęgniarka postanowiła sprawdzić, czy
Tym razem w drodze wyjątku. Lekarka zapomniała o zamknięciu drzwi na klucz. Łapie wówczas za klamkę. Nie spodziewa się, żeby jej działanie przyniosło jakiekolwiek efekty. Przecież pani Krystyna była ostrożna i zawsze zamykała drzwi. W tamtej chwili wydarzyło się coś, co jeszcze przed chwilą wydawało się niemożliwe i okazało się wyjątkiem od reguły, bo po naciśnięciu klamki drzwi tak po prostu się otworzyły. Kiedy pielęgniarka weszła do mieszkania, zobaczyła, że światło w przedpokoju jest zapalone, usłyszała również grający radioodbiornik, co mogłoby sugerować, że pani Krystyna jest w swoim mieszkaniu i prawdopodobnie nie usłyszała pukania. W każdym razie, że wszystko jest w porządku. Nic bardziej mylnego, ponieważ wchodząc do gabinetu, w którym lekarka przyjmowała swoich pacjentów, dostrzega leżącą w kałuży krwi panią Krystynę. Instynktownie podbiega do kobiety, by sprawdzić jej puls. Okazuje się jednak, że kobieta niestety nie żyje. Pielęgniarka zaalarmowała sąsiadów, a ci z kolei zatelefonowali na pobliski pierwszy komisariat Milicji Obywatelskiej w Częstochowie. Stało się to dokładnie o godzinie 16. Następnego dnia, czyli w środę 23 grudnia 1987 roku, prokuratura rejonowa w Częstochowie wszczyna śledztwo w sprawie zabójstwa cenionej lekarki. Powierza wykonywanie czynności Wydziałowi Dochodzeniowemu Miejscowego Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Wstępne oględziny mieszkania Krystyny Miłoch-Malec pozwoliły ustalić, że przyczyną jej śmierci były rozległe obrażenia głowy. Zgon nastąpił między godziną 19 a północą 21 grudnia 1987 roku. Z kolei sekcja zwłok przeprowadzona w katowickim Zakładzie Medycyny Sądowej dostarczyła więcej informacji, ponieważ okazało się, że w wyniku szeregu obrażeń mózgoczaszki takich jak łącznie 9 ran tłuczonych kości skroniowej i ciemieniowej, złamanie kości podstawy czaszki, stłuczenie mózgu, krwiaki podpajęczynówkowe oraz zmiażdżenie lewej małżowiny usznej, kobieta poniosła śmierć. Obrażenia zadane były z dużą siłą, twardym, tempo krawędzistym, godzącym obustronnie narzędziem. Jak się okazało, każdy z ciosów mógł być śmiertelny. Nie zabezpieczono jednak śladów walki, które mogłyby sugerować, że kobieta na chwilę przed śmiercią się broniła. Sprawca w bliżej nieokreślony sposób doprowadził do tego, że lekarka straciła przytomność. A kiedy upadła, używając siekiery lub młotka, zadał kilkanaście uderzeń. W chwili śmierci pani Krystyna miała 62 lata. W ramach prowadzonych czynności próbowano ustalić, jak wyglądał ostatni dzień życia lekarki. Okazało się, że po wyjściu pani ginekolog, czyli około 17:15, i przyjęciu wszystkich pacjentów, około 19:30 do mieszkania pani Krystyny przyjechał jej znajomy. Miał odebrać paczkę czy paczki, które lekarka przygotowała swoim córkom mieszkającym wówczas w stolicy. Był to zwyczaj, który często praktykowała, właśnie w taki sposób pomagała swoim córkom. W trakcie składania wyjaśnień ten mężczyzna zeznał, że nikogo wtedy w mieszkaniu kobiety nie widział. Miał wrażenie, że gospodyni była w nim sama. Niedługo później w mieszkaniu pani Krystyny pojawił się jej kolejny znajomy, pan Bronisław. Mężczyzna często pomagał jej w codziennych obowiązkach, zakupach czy innych drobnych pracach domowych. Podobno spędził w jej mieszkaniu kilkanaście minut, ale wyszedł około 19:50. Z powyższych ustaleń wynika, że do ataku musiało dojść kilka minut po wyjściu Bronisława, ponieważ o godzinie 19:55 znajoma lekarki, Dorota, próbowała się do niej dodzwonić, ale nikt już wtedy nie odebrał telefonu. Co ważne, w mieszkaniu znajdowały się wówczas trzy aparaty telefoniczne i w wyniku przeprowadzonego eksperymentu ustalono, że nie było takiej możliwości, żeby lekarka nie usłyszała sygnału któregoś z nich. Dwa dni później, czyli 25 grudnia, w związku ze sprawą Krystyny Miłoch-Malec,
aresztowani zostali dwaj mężczyźni. Sąsiad kobiety, mieszkający w tej samej kamienicy, co zamordowana lekarka, Andrzej M. oraz jego wujek Zbigniew N. Ale co ci dwaj panowie mieli wspólnego ze sprawą? Już wyjaśniam. Andrzej M., którego przesłuchiwali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, opowiedział o tym, jak wyglądał dzień 21 grudnia 1987 roku, zarówno w jego przypadku, ale też wujka Zbigniewa. Przedstawił wersję, w której Zbigniew miałby mieć coś wspólnego ze śmiercią cenionej lekarki. Zrelacjonował, że mężczyzna był w mieszkaniu pani Krystyny pod pretekstem wypisania recepty. Kobieta wpuściła go do mieszkania, prawdopodobnie w ogóle nie spodziewając się, że jakiekolwiek przykre sytuacje związane z jego wizytą mogą mieć miejsce. Po tym, gdy drzwi do mieszkania się zamknęły, miał się wydarzyć dramat. Zbigniew miał zadać kobiecie kilka uderzeń siekierą w głowę, zakneblować jej usta jakąś szmatą, po czym okraść z biżuterii, którą miała na sobie. Miały to być pierścionki. Andrzej zeznał również to, że kiedy jego wuj Zbigniew wrócił do mieszkania, miał mieć zakrwawione ręce, które bardzo długo starał się domyć. Co więcej, Andrzej miał mu pomagać w przeniesieniu ciała lekarki z przedpokoju do gabinetu. Diametralnie inne zeznania złożył wuj Zbigniew. Nie wspominał o swoim udziale w zabójstwie. Z jego zeznań wynikało, że tego wieczoru był w piwnicy z Andrzejem, a do mieszkania wracali około godziny 20. Zbigniew zeznał, że widział wtedy jakiegoś mężczyznę, który stał niedaleko drzwi prowadzących do mieszkania lekarki. Miał on zajmować się naprawą kontaktów. Pani Krystyna miała wtedy przebywać z przedpokoju. Zapytany o to, czy był on tego wieczoru w mieszkaniu kobiety, zaprzeczył. Czyli mamy tu pewien punkt wspólny, a mianowicie do ataku doszło między 19.50 a północą, chociaż najbardziej prawdopodobne będą okolice 21, a w podobnym przedziale czasowym, sugerując się oczywiście zeznaniami Zbigniewa, on i Andrzej przechodzili obok mieszkania lekarki, czyli pojawili się niedaleko miejsca zbrodni wtedy, gdy było ono dokonywane, lub od kilku do kilkudziesięciu minut wcześniej. Dodatkowo Zbigniew widział wtedy mężczyznę naprawiającego kontakty, czego Andrzej nie potwierdził. On podobno nikogo wtedy nie widział. Kiedy dotarłam do tego wątku w początkowym etapie zapoznawania się z tą sprawą, naszły mnie pewne refleksje i chociaż wiem, że niektóre z nich w dalszym etapie zostały obalone, a reszta to czyste gdybanie, to i tak się nimi podzielę. Mianowicie, czytając o mężczyźnie naprawiającym kontakty, od razu pomyślałam o tym, że człowiekiem widzianym przez Zbigniewa mógł być Bronisław. Przecież pomagał Krystynie, może akurat tego dnia postanowił trochę pomajsterkować, ale moja teoria legła w gruzach, bo przecież Andrzej nie potwierdził, aby kogokolwiek widział. Kolejna, być może trochę sensowniejsza, może być wersja dotycząca tego, że zeznania Zbigniewa mogły być próbą, no w efekcie dość nieudaną, zwrócenia uwagi na bliżej nikomu nieznanego mężczyznę. Najprawdopodobniej po to, by wszelkie podejrzenia co do swojego udziału w zabójstwie lekarki możliwie jak najbardziej od siebie odsunąć. Może chciał zmylić tropy, skierować śledczych w ślepy zaułek, tylko po to, by kogoś innego brali pod uwagę jako głównego sprawcę. A skoro miał świadomość, że wtedy nikogo poza nim i Andrzejem tam nie było, to śledczy stracą dużo czasu na poszukiwania wskazanego mężczyzny. Nie przewidział jednak tego, że Andrzej przedstawi zupełnie inną wersję wydarzeń. Jeszcze inne rozważania, które miałam i które są totalnym gdybaniem, dotyczą stanowiska rodziny co do tego, kto mógł się dopuścić tej strasznej zbrodni. O tym wątku opowiem trochę później, ale być może panowie, czyli Andrzej i Zbigniew, zostali podstawieni. Dowody, które znaleziono w mieszkaniu jednego z nich, być może zostały podrzucone, a śledztwo w ich sprawie skończyło się tak, jak miało się skończyć,
bo wszystko zostało wcześniej ustalone. Ale to już naprawdę moje rozważanie i czyste gdybanie, bo w tej sprawie, co zapewne sami stwierdzicie po wysłuchaniu tej historii, jest tak wiele niejasności, a tym samym przestrzeni na kolejne pytania, że im bardziej się drąży, tym więcej kolejnych teorii i hipotez można wykreować. Ale wracając do aresztowanych mężczyzn i ich zeznań. Niedługo później Andrzej odwołał swoje zeznania, informując, że były składane pod silnymi naciskami, a dokładniej w dniu 26 grudnia 1987 roku obciążające zarówno wujka Zbigniewa, jak i jego samego zeznania były na nim wymuszone, ponieważ milicjanci mieli go wówczas bić po stopach. Prokurator uznał wyjaśnienia Andrzeja za przekonujące i postawił obu mężczyznom zarzut dokonania zabójstwa na tle rabunkowym, w związku z czym zostali aresztowani. Co ciekawe, w mieszkaniu Andrzeja odnaleziono siekierę, na której zabezpieczone ślady ludzkiego białka, a biegli milicyjni orzekli, że mogło to być narzędzie zbrodni w sprawie lekarki z Częstochowy. Oprócz wspomnianej siekiery znaleziono również złotą biżuterię, jednak córka zamordowanej kobiety stwierdziła, że na pewno nie jest to biżuteria należąca do jej mamy. Wydawałoby się, że sprawa została rozwiązana, a winni schwytani. Nic bardziej mylnego. Po przeprowadzeniu procesowej konfrontacji Andrzeja i Zbigniewa, Andrzej wycofał się z zeznań, które obciążały jego wuja. Przeprowadzono również badania włosów, które udało się zabezpieczyć, natomiast nie pojawiły się wtedy dowody świadczące o ich winie. W związku z powyższym 4 marca 1988 roku, czyli niecałe 3 miesiące po zbrodni, w wyniku decyzji prokuratora, tymczasowy areszt obu mężczyzn został uchylony. Natomiast 10 marca 1989 roku umorzono śledztwo przeciwko Zbigniewowi i Andrzejowi. Co ważne, w 1989 roku sprawę przejęła prokuratura wojewódzka w Częstochowie. Przesłuchano w tej sprawie ponad 200 świadków, sprawdzono ich wersje, zweryfikowano alibi połowy z nich, a mimo to nie ustalono, kto dokonał tego strasznego morderstwa. Tak jak wspomniałam, śledztwo przeciwko Zbigniewowi i Andrzejowi zostało umorzone. Nikomu innemu nie postawiono zarzutów. Jednak z takim obrotem spraw nie zgodziła się córka pani Krystyny i w związku z tym złożyła zażalenie z zarzutem przedwczesnego umorzenia śledztwa. Jednak prokurator prokuratury generalnej utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy, zaznaczając, że nie zostały wskazane konkretne czynności, które miałyby być zaniechane, a miałyby doprowadzić do ustalenia, a następnie schwytania sprawcy. W międzyczasie weryfikowano kolejne tropy, ustalano kolejne fakty. I tym sposobem wyszło na jaw, że jesienią 1987 roku Krystyna Miłoch-Malec sprzedała swój udział w działce i postawionym na niej domu niedaleko Kłobucka. Udział był o charakterze spadkowym. Z aktu notarialnego, do którego udało się dotrzeć, wynikało, że z tego tytułu lekarce przypadało 1 900 000 zł, jednak w wyniku dalszego śledztwa okazało się, że nieoficjalnie otrzymała jeszcze 300 000 zł. 27 listopada 1987 roku całą kwotę wpłaciła na swoje konto. Ustalono również, że w ostatnich tygodniach życia lekarka nabywała dolary. Mogło się to wiązać z tym, że złotówka nie była w tym czasie gwarancją stabilności. Z rachunku bankowego i operacji, które były dokonywane, wynikało, że po wpłacie ponad 2 milionów na swoje konto, pani Krystyna już 2 grudnia 1987 roku wypłaciła z niego 1 200 000 zł. Kolejnego dnia natomiast 240 tysięcy, a 4 grudnia kolejne 500 000 zł. Udało się również ustalić, że te 240 tysięcy złotych przeznaczyła na zakup kolorowego telewizora.
Nie wiadomo, co się stało z pozostałą kwotą, stąd pojawił się trop o zbrodni popełnionej przez kogoś, z kim lekarka być może była umówiona i być może spotkanie dotyczyło jakiejś transakcji związanej z tą sumą pieniędzy. Kolejna teoria śmierci lekarki, którą próbowano powiązać z pieniędzmi i wymianą walut, dotyczyła tego, że pani Krystyna utrzymywała kontakty z podziemiem cinkciarskim i że to właśnie przez te znajomości czy interesy zginęła. Inna teoria zakładała, że brutalne morderstwo kobiety zamieszany był ktoś z jej rodziny. Ta osoba miała wiedzieć o oszczędnościach, które lekarka posiadała, także i tym razem brano pod uwagę motyw rabunkowy. Wracając jednak do wątku milionów, skąd taka kwota za telewizor? Jak się pewnie domyślacie, były to lata przed denominacją złotego. Reforma nastąpiła dopiero w 1995 roku. Po reformie jedna złotówka odpowiadała 10 tysiącom starych złotych. I tak dla przykładu, jeszcze w 1994 roku jedno jajko kosztowało 2200 zł, natomiast pół litra wódki około 72 tysiące zł. Tak, dobrze kombinujecie. W Polsce mieszkali wtedy praktycznie sami milionerzy. I tak w końcówce 1994 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 5 328 tysięcy zł. I teraz płynnie przejdziemy do tych mniej oficjalnych kwestii, a mianowicie tego, co twierdzi rodzina zamordowanej Krystyny Miłoch-Malec i tego, jak w tamtych latach traktowano, w cudzysłowie, nieposłusznych obywateli. Według najbliższych krewnych cenionej lekarki, praca częstochowskiej prokuratury i milicji pozostawiała wiele do życzenia. Śledztwo miało być prowadzone nieprofesjonalnie, a wręcz nierzetelnie, a dowody mylone. Nie dopuszczano rodziny zmarłej do jej mieszkania przez 3 tygodnie. W tym czasie nie było również prokuratora przydzielonego do tej sprawy. Część dowodów została zniszczona lub zadeptana, ponieważ do mieszkania lekarki, czyli w miejsce zbrodni, wpuszczano osoby zupełnie niezwiązane ze sprawą. Co zastanawiające, ich obecność nie została odnotowana w aktach. W aktach natomiast znalazła się informacja o tym, że różne kosztowności, w tym pieniądze, znajdowały się w mieszkaniu. Co tylko może podważać motyw rabunkowy tej zbrodni. Tą informację potwierdziła również rodzina. Co prawda, została skradziona biżuteria i pewna suma gotówki zarówno w walucie polskiej, jak i obcej, ale oszczędności, które poza tym, że ukryte, to jeszcze zamknięte w jednym z pokoi, zostały nietknięte. Nie widać było również śladów włamania ani plądrowania mieszkania. Jeśli chodzi o kolejne błędy, to poza powyższymi, pomylono również próbki krwi dotyczące sprawy pani Krystyny z krwią pochodzącą z innego śledztwa. Ponadto, podobno w gabinecie domowym Krystyny Miłoch-Malec, czyli w miejscu, w którym znajdowało się jej ciało, ujawniono ślady linii papilarnych. Nigdy nie ustalono, kto je tam zostawił. Kolejną kwestią, która budzi pewne wątpliwości, jest to, że podczas oględzin zrobiono zdjęcie mieszkania, również gabinetu. Na jednym z nich można zauważyć znajdującą się na biurku lekarki receptę. W toku prowadzonego śledztwa recepta zaginęła. Dodatkowo zastanawiające wydawać by się mogło to, że po śmierci znanej i cenionej w Częstochowie internistki ktoś zrywał informacje o jej śmierci. Tak zwane klepsydry pogrzebowe. Stało się tak również w bramie kamienicy, w której kobieta mieszkała. Poza tymi wydarzeniami czy incydentami doszło również do kradzieży tablicy z informacją o godzinach otwarcia gabinetu lekarskiego, w którym przyjmowała pani Krystyna. Te błędy czy nieprawidłowości nie zostały nigdy wyjaśnione, jak również to, komu mogłoby zależeć na zniknięciu zarówno informacji o śmierci kobiety, jak i tablicy ściśle związanej z jej pracą. I teraz poruszę dwie kwestie, które są najbardziej kontrowersyjne w całej sprawie,
ale nie muszą być wcale nierealne. Mianowicie to, że według rodziny rabunek, do którego doszło i który miał być głównym motywem zbrodni pani Krystyny, mógł być dokonany przez samego sprawcę, ale również przez funkcjonariuszy milicji w czasie tych 3 tygodni, w których rodzina nie miała dostępu do mieszkania. Kolejną kontrowersyjną kwestią, na którą niestety nie ma dowodów poza pewnymi zbieżnościami, jest to, że zgodnie z tym, co twierdzi rodzina, zabójcy pani Krystyny nie należy szukać wśród jej sąsiadów czy pacjentów, a wśród funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. No właśnie, tylko skąd taka teoria czy hipoteza, a może nawet i pewność? Pierwszą sprawą, o której jeszcze nie wspomniałam, było to, że pani Krystyna miała dość znanych zięciów. Jednym z nich był Zdzisław Zakrzewski, popularny w PRL dziennikarz sportowy, drugim natomiast Jan Sawka. I to ten drugi mężczyzna, a raczej jego działania, mogły mieć związek ze sprawą śmierci pani Krystyny. Dlaczego? Ano dlatego, że z przyczyn politycznych w 1976 roku wraz z rodziną został wydalony z Polski. Nie zaprzestał on jednak swoich działań skupiających się na walce o wolność i wyzwolenie Polski spod reżimu sowieckiego. Kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny, przebywał wówczas w Stanach Zjednoczonych. Udzielał licznych wywiadów, zaangażował się w zbiórkę pieniędzy dla prześladowanej wtedy Solidarności. Historia plakatu, który stworzył Sawka, a z którego sprzedaży udało się zebrać miliony dolarów na pomoc Solidarności, też ma ciekawą historię. Projekt tego plakatu został przemycony do Polski przez pilotów lotu i w taki sposób dotarł do biura Solidarności niedługo przed ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku. Jednak 13 grudnia służby bezpieczeństwa wtargnęły do biura związku i oryginał plakatu został zniszczony jeszcze przed tym, zanim puszczono go do druku. Kiedy wszystko wydawało się być stracone, okazało się, że przed wysłaniem plakatu do Polski zrobiono jego zdjęcie, a to umożliwiło jego odtworzenie. Jeśli chodzi natomiast o Jana Sawkę, to kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, m.in. w programie Głos Ameryki, w sposób jawny, trochę prześmiewczy, a na pewno krytyczny, komentował reżim komunistyczny, ale też poczynania konkretnych osób, ściśle z nim powiązanych. Robił to zarówno wtedy, gdy wprowadzono w Polsce stan wojenny, ale też w późniejszych latach. Ponadto współpracował z poetami takimi jak Edward Stachura, Ryszard Krynicki czy Stanisław Barańczak. Organizował też happeningi polityczne. Ogólnie rzecz ujmując, postać Jana Sawki była na tyle, nazwijmy to, niewygodna dla ówczesnych rządzących, że w jednej z wypowiedzi telewizyjnych generała Jaruzelskiego samego Jana Sawkę wymienił jako jednego z wrogów narodu. Zdjęcie zarówno wspomnianego plakatu, jak i Jana Sawki pojawią się, albo już są, na Facebooku, Instagramie, gdzie oczywiście Was zapraszam. Jeśli chodzi o Jana Sawkę i jego żonę Hannę, czyli córkę Krystyny Miłoch-Malec, w aktach sprawy podobno nie ma informacji o tym, że ceniona lekarka trzecią córkę w ogóle miała. Kolejną sprawą, która być może łączy zbrodnie z Częstochowy z Janem Sawką, było to, że do morderstwa doszło 21 grudnia. Jak się okazało, nie była to data przypadkowa. Właśnie tego dnia przypadała 13. rocznica ślubu jej córki Hanny z Janem Sawką. W aktach, poza brakiem informacji o istnieniu Hanny, brakowało jeszcze jednej rzeczy – paszportu. Były to czasy, w których to milicja zarówno wydawała, jak i odbierała paszporty. Można powiedzieć, że paszport był własnością milicji. Skąd wiemy, że pani Krystyna paszport posiadała? Ano stąd, że kilka miesięcy przed śmiercią była w odwiedzinach u swojej córki Hanny i jej męża w Stanach Zjednoczonych, o czym również nie znajdziemy informacji w aktach. Wszystko wygląda tak, jakby ktoś próbował wymazać z życia pani Krystyny fakt istnienia Hanny, a przede wszystkim jej męża Jana. Natomiast data jej śmierci została wybrana celowo,
co miałoby dotyczyć próby zemszczenia się służby bezpieczeństwa za walkę zięcia pani Krystyny z komunizmem. Podobno SB miało w zwyczaju dokonywanie, nazwijmy to, zleceń w rocznice czy inne szczególne dla danej osoby dni. Tak naprawdę pani Krystyna nie kryła się również z tym, że zięciowi kibicuje. Była dumna z jego poczynań, głośno mówiła o tym swoim znajomym z Częstochowy. Być może mogło, chociaż nie musiało, bo wersja OSB jest jedną z hipotez w tej sprawie, sprowadzić na nią pewne, nazwijmy to, niebezpieczeństwo. Jak już pewnie zauważyliście, chociażby na przykładzie Jana Sawki, mówienie o swoich poglądach, które były sprzeczne z tymi, które preferowała władza, niosło za sobą konsekwencje, często bardzo radykalne. Według tego, o czym wspominają najbliżsi zamordowanej kobiety, wynika, że zbrodnia mogła mieć charakter polityczny, a nie rabunkowy. Sprawcą mieliby być funkcjonariusze państwa komunistycznego, a nie sąsiad czy pacjent. W związku z tym córka pani Krystyny poczyniła pewne kroki, zwracając się do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach o wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci mamy, ponieważ ma pewne wątpliwości co do tego, co już w tej sprawie zostało ustalone, ale też ma solidne przesłanki do tego, by przypuszczać, że morderstwo jej matki jest zbrodnią komunistyczną. Podstawą jej działań był fakt, że w aktach sprawy całkowicie pominięto kwestie związane z działaniami pani Krystyny na rzecz Solidarności, pomoc osobom prześladowanym w czasie stanu wojennego oraz kwestie związane z jej zięciem Janem Sawką. Niestety IPN odmówił, w związku z czym córka Krystyny Miłochmalec, pani Ewa, złożyła na tę decyzję zażalenie. Sąd okręgowy nie wydał postanowienia w tej sprawie, uznając, że zażalenie zostało złożone nieprawidłowo. Sprawa trafiła do sądu w Częstochowie, który podtrzymał wcześniejszą decyzję IPN, czyli to, że morderstwa pani Krystyny Miłochmalec za zbrodnię komunistyczną uznać nie można. Są takie zbrodnie, w których wykrycie sprawcy okazuje się niemożliwe, śladów nie udaje się zabezpieczyć, świadkowie nie chcą mówić lub ich po prostu nie ma. Takie zbrodnie często nazywane są doskonałymi. Ale czy morderstwo Krystyny Miłochmalec można uznać za doskonałe? Przecież zabezpieczono pewne dowody, przesłuchano świadków, wytypowano nawet kilku podejrzanych, określono motyw, wzięto różne hipotezy i teorie pod uwagę. I nic. Nadal nie wiadomo, kto dopuścił się tak bestialskiego czynu, tak bestialskiego mordu. Powód, który został wskazany przez śledczych, dla którego dopuszczono się tej strasznej zbrodni, również pozostawia wiele miejsca na wątpliwości. Podobno nie było śladów włamania ani przeszukiwania mieszkania. Nie zginęły najcenniejsze rzeczy, które były przechowywane w mieszkaniu, więc wskazanie, że zwykły rabuś, któremu zależy przede wszystkim na kosztownościach, dopuszcza się tak drastycznej zbrodni, dokonuje tak zwanego nadzabijania, może mieć sens? Teoretycznie wie, co powinien zrobić, by uciszyć ofiarę i splądrować jej mieszkanie, a w praktyce zadaje zdecydowanie większą liczbę ciosów, niż jest to potrzebne, by spowodować jej śmierć? Zostawię tą kwestię otwartą, zwłaszcza że hipoteza dotycząca zbrodni komunistycznej również może być wersją zgodną z prawdą. Szczególna data dokonania zbrodni, związana z zięciem, którego działania skierowane były przeciwko ówczesnej władzy, również działania zamordowanej kobiety polegające na pomocy osobom prześladowanym w czasie stanu wojennego, mogły sprowadzić na nią niebezpieczeństwo i nie do końca zapewne chcianą uwagę pewnych służb. W pewnym momencie sama mówiła o tym, że jej praktyka lekarska i działania na stanowisku kierowniczym w przychodni przy ulicy Piotrkowskiej są sprawdzane, że czuje się wręcz inwigilowana. Wersja o morderstwie dokonanym przez SB może być prawdziwa, ale nie musi. Podobnie jak wszystkie inne, które brano w tej sprawie pod uwagę.
Wydawałoby się, że tak pomocnej i cenionej kobiecie nic nie grozi. Owszem, posiada pewną sumę pieniędzy. Owszem, ma kontakty z różnymi ludźmi, chociażby z racji wykonywanego zawodu. Jednak sednem jej działania zawsze była pomoc. Ale prawdą jest, że mordercą mogła być jakaś osoba z przeszłości kobiety, a swego czynu dokonała w wyniku na przykład zemsty. Mimo że minęło tyle lat, sprawa nadal nie jest rozwiązana. Morderca nie poniósł odpowiedzialności za swój czyn, a zbrodnia ma cechy sugerujące, że jest jedną z tych doskonałych. Na pewno kolejnym przykrym faktem jest to, że w latach 80., czyli wtedy, gdy doszło do tego brutalnego morderstwa, sprawą żyło całe miasto, ale też okolice Częstochowy. Dziś, poza krewnymi zmarłej kobiety, o tym, co się wydarzyło pewnego grudniowego wieczoru, w zasadzie nikt nie pamięta. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Dziękuję za to, że tworzycie ze mną ten kanał. Witam wszystkie nowe osoby. Raz wolniej, raz szybciej, ale liczba subskrybentów stale rośnie, co bardzo mnie cieszy. Witam również osoby wspierające, bo nie wspominałam o tym wcześniej, ale taka opcja niedawno na kanale się pojawiła. Są dwa progi wsparcia, różne profity z tego wynikające. Także kolejna nowość. Zmierzając do sedna, dziękuję za każdą aktywność, bo algorytmy są takie, a nie inne i każde polubienie czy jakikolwiek komentarz promuje film. A jest to szczególnie ważne w pierwszych 24 godzinach po jego dodaniu. Także jeszcze raz. Dziękuję, proszę o więcej i zachęcam do regularności w śledzeniu kolejnych fascynujących spraw na tym kanale. Zapraszam również na Facebooka, Instagrama, gdzie zamieszczę zdjęcia osób czy miejsc powiązanych z tą sprawą. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie, podobnie jak link do Facebooka, Instagrama. W tym momencie to już naprawdę wszystko. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.